związanych z ustawą śmierciową. Czy są jeszcze jakieś pytania? Czy ktoś z nami chciałby zabrać głos do tych punktów? Bardzo proszę. Jeśli nie ma pytań. To znaczy w regulaminie, to jest określona wielkość pojemniku. No właśnie, który jest paragraf? Ale uchwała, czy uchwała numer 15 jest do regulaminu Boga? Uchwała numer 15. Proszę ciszę. Czy ten punkt obliguje wójtów gmin, aby w miejscach publicznych typu przystanki były umieszczane kosze obowiązkowo, czy nie? Czy utrzymywanie one już są. One są, ale to jest po prostu regulamin określa pojemność. I po prostu jeżeli... przyjmuje od terenów niezamieszkałych, bo to są tereny właśnie jak cmentarze, jak ten, nie? No i w ten czas tych pojemników, że tak powiem, nie ma, nie? Bo to jest w tej uchwale o przejęciu tego obowiązku. A jeżeli nie przyjmuje, no to... Zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości i zgodnie z tym, co zawiera regulamin, Tutaj w regulaminie regulamin musi zawierać rodzaj i minimalną pojemność przeznaczonych do zbierania odpadów. Czyli w miejscach publicznych typu przystanki dobrodowe, gdzie nie ma koszy, te kosze muszą się znaleźć, tak? Jest określona minimalna pojemność. Minimalna pojemność jest 30 Wracamy do tej pierwszej uchwały, mianowicie do uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.
odnośnie tej uchwały, są jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Jeśli nie ma, to podaję bardzo głosowanie. To jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał z głosu? Uchwała nie uzyskała aprobaty Rady. Przejdźmy do kolejnej uchwały, mianowicie do uchwały w sprawie terminu częstotliwości trybu umieszczania opłat z gospodarowania podatku terenu przez właściciela i właścicieli nieruchomości na terenie gminy oraz właściwie. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał z głosu? 13 przeciw. Podobnie wynikowane jak wcześniej. Następna uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie programami gminalnymi oraz terminy miejsca składowania deklaracji przez właścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Wietyski. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał głosu? 2 głosowania, 1 wstrzymujący, 13 przeciw. Kolejny punkt do porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług z zakresu odbierania odpadów komunalnych, odnosienia nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. To jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Się wstrzymał głosu. Kolejny punkt porządku obrad będzie uchwała w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonej na terenie gminy Osiecińskiej, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. To jest za przyjęciem uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Dziękuję bardzo. Kto się wstrzymał z głosu? 1 głos wstrzymujący. I uchwała o regulaminie w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Wszystkim radnym za głosowanie nad tymi uchwałami. Przechodzimy do spraw budżetowych, budżetu za rok 2012 jeszcze. Uchwała przygotowana przez pana prawnika odnośnie zmiany prognozy finansowej. Jako pierwsza bardzo proszę pana prawnika o zabranie głosu w sprawie proponowanych zmian. Zaraz podczas kolejnej uchwały. Już Państwo wiecie, wieloletnia prognoza finansowa już funkcjonuje drugi rok. Zmiana uchwały budżetowej jedna z drugą uchwałą jest ściśle związana, czyli każda zmiana dochodów od wydatków skutkuje tym, że należy również podjąć uchwałę zmianą budżetową, należy uaktualnić ją w wieloletniej prognozie finansowej. W uchwale budżetowej, skoro w uchwale budżetowej zachodzą zmiany, analogicznie te zmiany są w wieloletnim prognozie finansowym. Myślę, że właśnie najlepiej będzie, jeżeli omówimy uchwałę, zmiany uchwały budżetowej, tak jak Państwo dostali w materiałach, wzrost dochodów i wydatków o kwotę 173 tysiące związany jest ze zwrotem części subwencji oświatowej związane ze wzrostem stawki zdrowotnej w roku 2012. Z budżetu państwa wróciła się kwota 56
75 789 zł. Natomiast jeszcze w gospodarce gruntami 84 tysiące zwiększone jest dotacja, jest dochody związane z odszkodowaniem za zajęcie terenów gminnych, gruntów gminnych pod budowę wałów przeciwpowodziowych. Wzrost dochodów również w kwocie 12 036 zł w okolicach przeciwpożarnych związane z dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup doposażenia ochotniczych straży pożarnych oraz w kwocie 846 zł związane ze zwrotem odsetek od świadczeń rodzinnych, które po prostu ktoś nienależnie pobrał jakieś świadczenie rodzinne, wówczas z odsetkami ta kwota powinien wrócić do urzędu. Ta kwota jest do urzędu, natomiast my zwracamy ją do urzędu wojewódzkiego. Jeszcze co jest tutaj faktycznie takie też istotne, bo to też na komisji budżetowej wymagało pewnych wyjaśnień. Zmiana dochodów majątkowych związana ze zmianą dotacji, a ściślej zmianą nazw paragrafu, czyli jakby czwartego elementu, czy trzeciego elementu szczegółowości budżetowej. Dostaliśmy jakby taką interpretację z Urzędu Marszałkowskiego, jak należy klasyfikować poszczególne lokacje na poszczególnych. Tutaj jest to akurat związane z realizacją projektów tych z Unii Europejskiej. W informatyce z projektu tego PSE, a kultura oraz w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, czyli ten projekt kultura i turystyka i kultura czynnikami wzrostu społeczno-ekonomicznego. Tutaj nie ma żadnych zmian dochodów, tylko po prostu jest to przesunięcie na plus, na minus, przesunięcie w paragrafie, nazwy paragrafu, tak to powiedzmy. Jeżeli będą pytania, to może szczegółowo to omówię. I te kwoty, które zostały tam zaproponowane, one te dotacje zostały przeznaczone. Co jeszcze wiadomo, że koniec roku pewne środki w pewnych działach zostają, pewnych brakuje, to też przesunięcie takich środków nastąpiło, między innymi niepełne wykorzystanie dotacji w ściekach, w zakładzie komunalnym, nie wszystkie zakładane wielkości sprzedaży ścieków zostały osiągnięte, w związku z tym automatycznie dotacja do 1 m³ jest mniejsza, w związku z tym taką zmianę tutaj należy wprowadzić. Myślę, że najlepiej, jeżeli były jakieś pytania, to odpowiem. Komisja budżetowa, na komisji budżetowej te zmiany zostały omówione. Proszę o pytania, to najszybciej to odpowiem. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy przewodniczący komisji Nie, ja po prostu na razie nie chcę. Tu wczoraj właśnie, żeśmy po kolei to analizowali, pan skarbnik wszystko wyjaśnił, bo na przykład tych 173 tysiące, jak jest są po dochodach, po prostu trzeba było, tam jest w energii, trzeba było, no to są różne rzeczy, tak poprzesuwać i trzeba koniec roku, jakby powiedzieć, zamknąć. Tam, gdzie było za mało, trzeba dołożyć, to nie są duże jakieś kwoty. Jak każdy tam, czy do przedszkola tam jakieś parę, czy no do przedszkola było także. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy są jakieś pytania? Bardzo proszę Wysoką Radę o zabranie głosu ewentualnie na temat. Pierwsza w porządku obrad jest prognoza finansowa. Czy są jakieś pytania do prognozy finansowej? Jeśli nie ma, to poddaję pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 16/94/2012 roku w Gminie Przyklińskim z dnia
26 stycznia 2017 rok w sprawie uchwalenia wiertnika Porządku Finansowej Gminy Łazik Jasielskiej. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję, kto jest przeciw? Nie wstrzymał od głosu. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do głosowania nad uchwałą budżetową. Jeśli nie potrzeba dodatkowych wyjaśnień, uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Łazik Jasielskiej na 2012 nr 16/93/2012 z dnia 26 stycznia 2012 roku. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto wstrzymał głosu? Dziękuję bardzo. Uchwała przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do uchwał związanych z przyszłym rokiem. Projekt uchwały budżetowej, jak i projekt uchwały prognozy finansowej wszyscy radni dostali wcześniej zgodnie z terminem, jaki obowiązuje Urząd Gminy, aby poinformować Wysoką Radę o planie budżetu na rok 2011. To bardzo dobrze. Pozytywnie zaopiniować projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy i tak dalej, z uwagami przedstawiającymi uzasadnieniem. Ja odniosę się, uzasadnienie składa się z 10 punktów, a uwagi są następujące, bo proszę, że ktoś przeczytał. Pierwszy punkt. Projekt uchwały obejmuje okres roku budżetowego oraz 7 kolejnych lat, co spełnia wymogi ustawowe wynikające z artykułu 227 ustawy o finansach publicznych. 2. Konstrukcja projektu uchwały spełnia wymogi określone w artykule 227 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych. 3. Wartości ujęte w projekcie uchwały w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i dochodów są zgodne z przedłożonym projektem uchwały budżetowej na rok 2013. 4. W okresie objętych prognozą planowanych wydatków wydatki bieżące są niższe od planowanych dochodów bieżących, co powoduje, że relacja artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. 5. Projekt uchwały na rok 2013 zawiera informację o relacji, o której mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych stosownie do artykułu 122 ustęp 3 ustawy 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. 6. Z prognozy kwoty długu wynika, że w roku 2013 łączna kwota przypadająca do spłaty w danym roku budżetowym oraz kredytów i pożyczek wraz z odsetkami nie spowoduje obciążenia budżetu gminy kwotami przekraczających kwotę określoną w artykule 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, to jest ta stara ustawa, to jest 15% planowanych na dany rok budżetowych dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast łączna kwota długu gminy na koniec roku 2013
2013 roku nie przekroczy 60% dochodów budżetowych w myśl artykułu 170 ustawy o finansach publicznych 2005 roku, spłata raz z odsetkami w 2013 stanowi 12,72% planu dochodów, a prognozowane zadłużenie na koniec 2013 roku stanowi 24,8% planu dochodów. W latach 2014-2020 prognozuje się uchwalenie budżetu, który relacja nie spowoduje, że na roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółu budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczoną z trzech ostatnich relacji do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. W tej sytuacji relacja z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych jest zachowana. Czyli te dwa ostatnie punkty mówią o jakby tych warunkach brzegowych. Czyli do 2013 roku jeszcze obowiązuje stara ustawa o finansach publicznych mówiąca o 60% zadłużenia do dochodu i 15% spłaty łącznej odsetek i raty kredytu w wysokości do 15%. Natomiast siódma to ta ostatnia pozycja, czyli po roku 2014, takie po roku 2014 już obsługa zadłużenia będzie wyglądała w ten sposób, że na obsługę zadłużenia do planowanych dochodów ogółem budżet nie może przekazać średnią arytmetyczną skończoną z trzech ostatnich zmian, które wcześniej było mówione, że to jest ten, następuje ta zmiana sposobu możliwości długu. Więc zmniejsza się. Nie tyle się zmniejszy, po prostu relacji inaczej się zachowuje. Już nie będzie tego 60% zadłużenia, tylko będzie średnia z 3 lat spłaty długu. No to ewentualnie, jeżeli to później tego. I teraz są uwagi, jakie należy wyeliminować z tego projektu, który został do Państwa, został przygotowany. W paragrafie 4 uchwały zawarto upoważnienie wójta gminy do zaciągania zobowiązań wynikających z realizacji przedsięwzięć. I teraz w załączniku pierwszym do wieloletniej prognozy finansowej, to jest w załączniku drugim, czyli przedsięwzięcia, czyli to jest ten wykaz przedsięwzięć, ta tabelka taka, gdzie są wykazane przedsięwzięcia. Limit zobowiązań tutaj, on jest tutaj jakby w tym wynosi 0, a on powinien być sumowany i w samej treści uchwały są te zobowiązania napisane, a w tabelce po prostu nie ma. I należy to wyeliminować i to zostaje wyeliminowane. Podobny punkt, nie podobny, tylko kolejny punkt, czyli to jest te trzy uwagi, które należy wyeliminować. W roku 2013 w wykazie przedsięwzięć, też w tabelce, której Państwu pokazywałem, w przedsięwzięciach określono wydatki bieżące związane z realizacją PSEAP-u, czyli tego projektu Urzędu Marszałkowskiego, którego jesteśmy partnerem, gdzie wykazano wydatki bieżące związane już z realizacją. Wiadomo, że właśnie to się wiadomo. Niestety ten realizacja tego projektu się przedłuża i w pierwszych projektach w 2013 roku już powinien funkcjonować, w związku z czym one były wykazywane. Natomiast w projekcie budżetu na 2013 nie ma tego jeszcze ujętego, bo wiemy o tym, że on jeszcze nie będzie funkcjonował w 2013 roku, dopiero w 2014. W związku z czym też z tych wydatków, z tej tabelki powinien być ta kwota 6405 zł wyeliminowana i zostanie wyeliminowana. I podobna jest sytuacja taka, w kolejnym punkcie, iż wyjaśnienia wykazano kwoty zadłużenia poszczególnych dla czy kwoty te podlegają wykluczenia z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych, to znaczy się, a tymczasem z załączniku nr 1 wynika, że wskaźniki zadłużenia nie są wyłączane właśnie, bo w większości tych wyłączeń, które mamy do tej pory, one są wszystkie na realizację zadań inwestycyjnych związanych z kredytem,
czy jest wkładem własnym na poszczególne zadania realizowane w Unii. Wówczas one są wyłączane z tej kwoty długu. To znaczy się, na przykład, jeżeli w 2013 roku możliwy był 60% zadłużenia, jeżeli, znaczy każdy dnia tak jest, jeżeli bierze się kredyt na realizację projektu jako wkład własny, one nie wchodzą w skład tego zadłużenia. One są wyłączane z projektu, one są wyłączane z limitu długu, tak to nazwijmy. One są celowe. Proszę? One są już celowe. One są celowe i one powinny być wyłączane z relacji. Natomiast w załączniku numer 1 ja nie wyłączyłem tego, no też jakby nie tego i po prostu zawyżyłem ten dopuszczony, zawyżyłem dodatkowo, bo on, ten wskaźnik jest niższy, jeżeli zastosujemy te wyłączenia. A my te wszystkie kredyty praktycznie są brane na zabezpieczenie wkładu własnego z Unii Europejskiej. I to jest wszystko, to są wszystkie uwagi regionalne do projektu wieloletniej prognozy finansowej i te trzy uwagi, o których tutaj Państwu mówiłem, one będą uwzględnione w dalszej pracy nad projektem budżetu. 24 grudnia również wpłynęła opinia regionalnej izby obrachunkowej w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej w gminie Wierzchielskim na rok 2013. Komisja w składzie po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej na rok 2013 przedłożonego przez Gminę Gminy postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały budżetowej gminy Osiek na 2013 z uwagami przedstawionymi w uzasadnieniu opinii. Uzasadnienie. W dniu 16 listopada i tak dalej. Tak jakby też odniosę się do tych uwag. Przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej na rok 2013 zasadniczo kierowano się postanowieniami ustawy o finansach publicznych. 2. Szczegółowe budżety w zakresie wydatków zgodne jest uchwała Rady Gminy Osiek Jasielski z 2010, w trybie uchwały w sprawie trybu pracy nad projektem uchwały budżetowej. Natomiast dochody wykazano jedynie według rozdziału prac dla klasyfikacji budżetowej. Inne wykształcenie zastosowanie wymogów ustawowych w artykułu 1235 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Uzasadnienie nie zawiera omówienia szczegółowego źródła przychodów oraz planowanych do spłat zobowiązań dla poprzednich stosowane w paragrafie 3 ustawy wyżej wymienionej uchwały. A w paragrafie 3 uchwały uzasadnienia, nie. W paragrafie 3 ustawy projektu uchwały ustalono przychody na kwotę 429 816 68, nie wskazano również paragrafu przychodów i rozchodów. No jakby w uchwale budżetowej w paragrafie czwartym kwota nie ma jakby wyszczególnionego paragrafu dochodów i rozchodów. W paragrafie trzecim. Powinien być zapis, taki zapis znajdzie w uchwale budżetowej, w projekcie uchwały budżetowej, paragraf trzeci. Kwota 429 tysięcy, ona po prostu winien być opisany paragraf szczegółowości budżetowej, taki paragraf, że jest to na przykład na spłatę wcześniej rozwiniętej kredytu. Tutaj, co jest niestety może istotne, istotne w projekcie budżetu jest jakaś uwaga, tak powiem, jakaś uwaga, że w projekcie budżetu nie zaplanowano dochodów i wydatków związanych z odbieraniem odpadów komunalnych. Jest to uwaga taka, którą mówię, może nie to, że celowo, tylko ja po prostu wiedziałem, że taki problem, jaki jest, nastąpi. Dlatego tego nie ujmowałem, bo teraz tak, jeżeli będę ujmował jakiekolwiek dochody, gdy nie znam ceny jednostkowej, jak przyjąć to? Nierealistycznie byłoby to pokazane. W dodatku nie zaplanowano czyli wydatku, to znaczy jeżeli ty dochodów, to nie ma wydatków. Powiem tak, jeżeli
no, nie można też wydatków kalkulować, jeżeli też tych wydatków nie są wzięte. Dlatego to było z pewnego reprezentacją w taki sposób zrobione, że taka tych dochodów i wydatków nie zostały uwzględnione, bo no, one nie były i na dzień dzisiejszy dalej nie są wiadome, jakie będą. W związku z czym, jeżeli tylko zostanie ogłoszony przetarg i przetarg zostanie rozstrzygnięty, wówczas te zmiany zostaną wprowadzone i myślę, że na razie to jeżeli będą pytania, bo to jest chwilę, to myślę, że najlepiej tworzę dyskusji i jakieś pytania będą, to będziemy na ten temat rozmawiać. No ale ja mam pytanie, jeżeli mogę, ponieważ nie on tutaj już siedząco przejść. Czy na tym etapie nie musi to być w uchwale budżetowej, że tak powiem, te środki zapisane? No bo my wiemy, że będziemy to realizować w przyszłym roku. Ale rozumiem też, że to będą środki, które będą spływać od mieszkańców, czyli one... No bo... No na dzień dzisiejszy, no... Są zmiany, czyli wiadomo, że one będą, tylko nie wiadomo jakie, prawda? No, dzisiaj tak samo każdy dochód powinien być udokumentowany jakimś i na dzień dzisiejszy, no nie znamy dochodu, bo tak, nie wiemy jak zadeklarują się mieszkańcy, ile mieszkańców, no dokładnie, na dzień dzisiejszy te dane muszą być zweryfikowane i w jakikolwiek sposób zgromadzone i dane do wytłumaczył mi pan wystarczenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rady, ja mam prośbę, wie Pana Skarbnika, już wcześniej rozmawiałem, o wprowadzenie zmian w wyodrębnionym funduszu sołeckim, gdy tam się skradły jakieś dwa, żeby niedociągnięcia. Zebranie wiejskie u nas przeznaczyło 2000 zł na prowadzenie świetlicy oraz 2000 zł na zakup drzewek oraz ich posadzenie w lesie komunalnym. Prosiłbym tutaj o poprawę oraz drugie o dopisanie. Ale niech pan powie, jak to ma się do całego budżetu. Znaczy nie, to się nie zmienia nic, we 4000 w funduszu sołeckim przeznaczone na prowadzenie świetlicy. Trzeba to rozbić po prostu według tego, tak jak było podjęte na zebraniu, czyli 2000 na prowadzenie świetlicy i 2000 na zakup sadzonek drzewek oraz posadzenie. I dopisanie jeszcze przy ogrodzeniu placu szkolnego, które jest tylko ogrodzenie placu szkolnego, natomiast tam jeszcze był dopisek oraz odwodnienie boiska, aby takie uwzględnić po prostu zmiany w tym wyodrębnionym funduszu sołeckim. Dziękuję. Jest inny, bo tam wychodzi. Nie, nie, tam to jest wszystko zgodne z projektem, z uchwałą zebrania i po prostu tutaj pomyłkowo to zostało. Także dobrze, że teraz w tym momencie jest to wpisywane. No, teraz ma można tak zostało tak wpisane. Tak. Dobrze, ja bardzo proszę pana przewodniczącego. Dwie sprawy. Po prostu już też z panem skarbnikiem myśmy rozmawiali, że nie zostały wyodrębnione nasze środki, które no, przysługują nam jako wsi z dzierżawy przez Jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych. To jest po prostu kwota gdzieś 28. No i pan skarbnik uznał, że jest to po prostu, że trzeba by jakoś było to wyodrębnić, bo one są chyba w ogólnym dziale transport i łączność, nie? Tak. I żeby, a przede wszystkim żądałem od pana skarbnika, żeby tutaj się publicznie wypowiedział na ten temat, bo czasami później jest tak, że w Zawężu się tam coś robi, a to właściwie jest no, od lat przyjęte, że dzierżawa to niby zostaje w tej wiosce, z której po prostu to pochodzi. I mam jeszcze jeden. Ale jeszcze proszę, żeby będzie opinię komisji. No pozytywnie. Ale nie, to skarbnik. I mam jeszcze jeden. Nie, to już nie chodzi, czy on teraz w tej chwili nie tego, ale po prostu, żeby wszyscy wiedzieli, ja to wpisałem do protokołu, do komisji budżetowej, także to jest wpisane. I mam jeszcze taką jedną sprawę.
jest przyznane 10 tysięcy na zabytki i przeznaczone to jest na remont kościoła w Osieku. I nasz ksiądz tak samo złożył wniosek. W ubiegłym roku Osiek też dostał 10 tysięcy, nasz ksiądz nie złożył tego. To już nie wnikam, tylko zaznaczam, że rok temu Osiek dostał. Ja bym miał taką propozycję, no myślę, że skarbnik chyba tych środków nie znalazł tyle, żeby jakoś tak podobać i jednych i drugich, tą kwotą po 10. Ja bym miał propozycję, żeby te 10 tysięcy po 5 tysięcy podzielić to między Załężem a Osiekiem. U nas w tym roku rozpoczął się już tak, no, remont starego kościoła, już jest na jednej trzeciej wymienione są fundamenty. Także myślę, że te pieniądze zostaną dobrze spożytkowane. Ja mam propozycję, żeby 5 tysięcy to nie rozpiszcie. Ja mam propozycję, żeby 10 i 10. Ale to co 10 drugie zrobiło? Ja już mówię, skarbnik nie siebie powie. Bardzo chętnie. Ale na wasze tematy nie będziemy mieć osób. Nie wiem, o czym rozmawiamy. Która by miała coś przeciwko tym propozycjom, szczególnie ostatniej pana radnego, tego nie chciał. A to z tej dzierżawy Zawęża by mogło przeznaczyć 10 tysięcy na kościół? Myśmy już przeznaczali na kościół bardzo dużo. Ale niejednokrotnie całość. Czyli pan zwrócił pan wyrzutował w Osieku. Tak, oczywiście. To jest centrum i tu trzeba też. Ja postawiłem wniosek i proszę o przewodniczący podgłosowanie. U nas jest też dzierżawa ze sklepu, pytam się kiedyś pana skarbnika, a co z tym. No to jest wszystko idzie do budżetu. Dobrze. Z naszego sklepu też idzie do budżetu. A ja panie przewodniczący, to dzieli nas się na Załęże, Osiek i Pielgrzymkę. Tam też jest takie zabytkowe. No ale Pielgrzymka nie chce. Bardzo ładny jest pana strony, chociaż raz. Dobrze, a pan Rączyk nie pomyślał o swoim. Proszę o spokój. Wniosek jest pana przewodniczącego Komisji Budżetowej odnośnie wydziału tych środków konkretnie na zabytki, aby to podzielić po połowie na kościół Załężu i Osieku Jasielskim. To jest jeżeli ma jednego radnego. Już przychodzi ten kontrakt, to może poczekamy na tym wnioskiem, aż ten radny wróci, ale to byłby pod głosowaniem. Bardzo proszę pana radnego Wyłbasa. Panie przewodniczący, profesorka Radza, ja tutaj odnosząc się do pana radnego Kazimierza, a także przewodniczącego Komisji Budżetowej, chciałbym zadać pytanie panu skarbnikowi, ewentualnie panu wójtowi. Jak to się ma do pieniędzy z tytułu dzierżaw z innych sołectw? Ponieważ ja się staram o te pieniążki o 1000-1800 zł, gdzie w zeszłym roku było dzierżawione w firmie Montaż Angel kiosk, który stoi również na imieniu komunalnym. Tam było tylko 1800 zł w ciągu 3 miesięcy. Aczkolwiek jak przyszedłem zapytać o pieniądze, okazuje się, że pieniędzy nie dostaniemy i mieli nie będziemy. Nie wiem na jakiej podstawie, skoro tutaj Komisja Budżetowa zaznaczyła, że te pieniądze się im należą i jednak przeznaczone będą na sołectwo Załęże. Dlatego pytam, co z naszymi pieniążkami z lat wcześniejszych z tytułu dzierżawy gruntów, które nie zostały nam przekazane i z tytułu dzierżawy kiosku przez okres 3 miesięcy w wysokości 1800, chyba 70 zł, ale dokładnie bym musiał przejrzeć. I czy jesteśmy w stanie uzyskać te pieniądze? Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Ja może tutaj jest jedno. Tu na przykład padło, że z kiosku. My też ze sklepu nie mamy. I z jednego, z drugiego. To jest. Nie mamy żadnych pożyczek. Tylko po prostu jest to taka, jak gdyby powiedzieć, no większa kwota, która od lat jest przekazywana i chcę powiedzieć, że przeszło 40 tysięcy, teraz może już do 50 tysięcy po podwyżkach będzie za podatek od nieruchomości jest przekazywany w całości do budżetu. Także myślę, jeżeli my te 25 tysięcy spożytkujemy na cele wiejskie zgodne, no to te 1500 zł, ja nawet wczoraj pana wójta mówiłem, że prosiłem go, żeby w tym roku te 1500 zł jakoś tak przeznaczyć, żeby nie było to jakimś
punktem spornym. Kulę. A co z poprzednimi latami? Proszę? Ja nie wiem, czy poprzednimi latami nie było. Jesteś pana lata tylko radnym, także nie możesz ale zrobić tego. Daleko odbiegać. Jeszcze raz proszę pana... jeszcze właśnie, jeżeli chodzi o ten podatek, bo tu padł podatek od nieruchomości. No panowie, ale wybaczcie, no pewien wkład, jeżeli przedsiębiorstwo od tylu lat nie tylko podatek jako nieruchomości, to jest podatek od nieruchomości to w całości płacą i bardzo duże kwoty, tylko no, przedsiębiorstwo, które od lat jest i chcę powiedzieć, że tu niektórzy radni są z poprzednich lat, było tak po prostu honorowo przyznawane i nikt tu na początku ani tej rady, tej obecnej, ani wcześniejszej nie zmieniał tego, co było w statucie, znaczy w statucie, w tym, że było przyjęte. Może nawet i zapis chyba był, pani skarbniku. Tak. Był nawet zapis, że jeżeli o bazę w Zawężu, to niestety, ale dzierżawę przechodzi na Zawężu. Tak to było, na danej wsi. Bo mamy też pewną uciążliwość z tych samochodów i przechodnik chcemy zrobić. Panie radny, tu jest odnośnie podatku od nieruchomości. Ja nie chcę na temat podatku od nieruchomości, bo my też płacimy. Ale to jest o zadania własne, na które przeznaczę. Ja tylko o podatku dzierżawnym. O żadnym innym, które to jest tylko kwotą. Od dzierżawy, tak jest. Żadnych podatków rolnych, od nieruchomości, tylko o podatku od dzierżawy. No to ja chcę, jeśli pan pozwoli, to przeprowadzę to głosowanie wnioskiem radnego dla wniosku przewodniczącego komisji sądowej. Panie radny Gumienny, bardzo powtórzę wniosek, że panie naszym głosujemy. Pan przewodniczący komisji budżetowej podał wniosek, aby kwotę, która jest zaplanowana w budżecie na rok 2013, kwotę 10 tysięcy podzieli między dwoma kościółkami zabytkowymi, teraz parafią w Zawężu i parafią w Osieku Jasielskim. Bardzo proszę, podaję wniosek pod głosowanie, kto jest za wnioskiem przewodniczącego. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Wynik głosowania 7 głosów. Za 4, przeciw 3 głosy wstrzymujące. Zatem wniosek przewodniczącego został przyjęty. Bardzo proszę teraz pana jedna sprawa jest załatwiona z tego, co mam rozumieć, kościół zabytkowy, posiekł i to tak. Przede wszystkim powiem, skąd tak się wzięło, że tylko ten jeden kościół został ujęty w swojej budżetu. Po prostu tylko ksiądz proboszczy z Osieka złożył wniosek o dotację. No, ksiądz z Załęża złożył. Mówię, dlaczego tak akurat nie było. Gotowy był, ksiądz przyniósł już, jak włożył swoje przygotowe, dlatego ciężko jest te rzeczy, jak, no już jak są dokumenty w druku, czy nawet jeszcze nie mogę wysłać. Druga sprawa, co do chodnika, no tak tutaj jak najbardziej to powinno tak być, gdyż po prostu rada, czyli miejscowość w Zależy od jakiegoś czasu zabiegała, miała batą dzierżawę, jak najbardziej. Ta dzierżawa, każda dzierżawa wraca. Pan radny chyba nie bardzo mi wierzy, że ta dzierżawa wraca z każdego sklepu. No bo gdy ja mówię w ten sposób, że no to skąd było, na przykład, nie wiem, jest utrzymywana sala dom ludowy, skąd jest utrzymywana to, no z tych dzierżaw. No jeżeli pan mówi wtedy, że to jest zadanie własne gminy, każde zadanie realizowane przez gminę jest zadaniem własnym gminy. No każde, chyba że jest porozumienie pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, wtedy jak przyjmujemy dodatkowe obowiązki na siebie, czy ewentualnie te obowiązki zbywamy na inne samorządy. Dlatego tutaj jak najbardziej te dzierżawy trafiają. No jest pytanie tak, no potem trzy,
żebranie wiejskie na to się zgodziło, żeby zapłacić prąd na nas na sali. No to chyba w tym kierunku będziemy dyskutować, czy ta dzierżawa trafiła, czy nie trafiła. No, ale to ewentualnie, jeżeli takie zestawienia czy wyliczenia już nieraz przy odpowiedzi panu pisałem, pan się z nimi może zgadzać, bądź się nie zgadzać, i to jest pana prawo. Powiem tak, jak powiedziałem, co do Załęża, to ja powiem szczerze, mam tak jakby taką już projekt pewnego rodzaju budżetu zadaniowego, czyli po prostu jakby bardziej te zapisy, które są w tych tabelkach, one będą konkretnie już nadawane jakby nazwy zadań, konkretne zadanie, które będzie realizowane. Doskonałym jakby elementem, który funkcjonuje i który się sprawdza, jest Fundusz Sołecki. Według mnie jest to dobre rozwiązanie, gdzie naprawdę jest wpisane konkretne zadanie i konkretne zadanie jest zrealizowane. I w ten sposób chcę dalej jakby rozszerzać te zadania budżetowe, konkretnie je nazywając i konkretnie wskazując osoby odpowiedzialne za te zadania. I dlatego ten chodnik, jeżeli on już będzie jeden z elementów tego jakby takiego szczegółowego planu finansowego, który będzie wytyczne dla nas, dla urzędu gminy, dla wójta, dla poszczególnych komórek organizacyjnych, czy mamy takie zadania wkład, albo wkład własny. Ja mam takie jedno pytanie do pana skarbnika, bo skoro mamy płacić tych dzierżaw na prądy, na gaz, to na co idą te składki z tytułu podatków, bo chyba z tytułu podatków na zadania własne właśnie gminy są, ale jeszcze jedno mam pytanie. Po co w naszej gminie są właściwie te sołectwa? Bo ja w zasadzie już teraz nie wiem, skoro nie mamy żadnych jako mieszkańcy praw do mienia komunalnego, które żeby mieli wcześniej były naszą własnością, skoro według ustawy o samorządzie gminnym nie mamy możliwości decydowania o tym, że mieszkańcy przeznaczają marne kwoty, bo to są bardzo marne kwoty w granicach 1000, 1500, a które dają tą możliwość, żeby mieszkańcy na coś sobie to przeznaczyli. Oczywiście na potrzeby własne, typu remonty domu ludowego, na żadne inne zadania, które nie są związane z remontami czy z innymi, z gospodarowaniem inaczej tym mieniem. Po co w tej gminie te wioski są? Ja sobie sam zadaję to pytanie, bo w takim razie sołtys, wieś, zebranie. Niepotrzebne. No niepotrzebne. No mnie nie przeszło na własność gminy. Zlikwidujmy sołectwa, niech będą tylko obszarem terytorialnym, niech nie będą obszarem terytorialnym. Ja walczę tylko o pewne prawa, o bardzo marne prawa, z których chcę, aby mieszkańcy korzystali, aby czuli potrzebę decydowania o czymś. Bo jeżeli oni nie będą mieli potrzeby decydowania, to społeczeństwo po prostu zostanie zatracone. To społeczeństwo nie ma po co się na tych zebraniach spotykać. Dlatego nie chodzą na zebranie. Skoro po co radzie jest potrzebne, po co jest radzie potrzebna decyzja zebrania wiejskiego, żeby sprzedać grunt? No po co? Skoro twierdzicie, że idzie na prądy, no to sprzedajcie grunty decyzją Rady Gminy, a nie zasięgajcie opinii zebrania wiejskiego. Nie, Puchowa, panie przewodniczący. Niech tak się w ten sposób. Panie, my, przepraszam, my. Tak, słusznie, panie przewodniczący, ale chcę już to sobie powiedzieć, bo po prostu już mam dość dochodzenia i błagania, że tak powiem, o 1000 zł. Terenu z urzędu gminy, które się nam jako mieszkańcom należą z tytułu dzierżawy. Należą. I mówię, no, albo jako rada rozwiążmy sołectwa, no niepotrzebne to jest, albo nie pytajmy zebrania wiejskiego o opinię, czy sprzedaje dane mienie, czy nie sprzedaje tego danego mienia. No bo skoro pan twierdzi, że nie mamy prawa do podziału czynszu dzierżawnego, w takim razie też nie mamy co mówić o sprzedaży gruntów z tytułu mienia wiejskiego. Dobrze, relacje skarbnika, pan radny Kubasa, są dobre w tym sensie, że nie mogą jakoś sobie wytłumaczyć pewnych kwestii, ale ja powiem tak, panie radny Kubasa, myślę, że
To nie jest droga, aby dojść do jakiegoś porozumienia. Właśnie w ten sposób pan rozmawia zapewne też na zebraniach wiejskich. Z tego się bierze właśnie to, że nie ma tego kompromisu, właśnie nie ma tej współpracy pomiędzy panem a urzędem gminy, można sobie jasno powiedzieć. Bo to, że pan tutaj przed chwilą mówił o Załężu, że w miejscowości Załęże tam czyn, że nie powinno tak być, wie pan, pan światu nie zmienić. Tak było od dawna. Pan jesteś pierwszą kadencję radnym czy sołtysem i wie pan, no niestety nikt, chcielibyśmy, żeby oby było lepiej, oby każdy faktycznie sołtys miał takie prawa jak wójt, jak starosta i żeby sobie rządził w miejscowości. No niestety, wie pan, ani ja nie byłem ustawodawcą, jak się tworzyło jednostki samorządu terytorialnego, jak się tworzyło sołectwa, jest na to statut, do którego, że tak powiem, no pan pewnie nie podejmował jeszcze uchwały, jak zawiązywały się te statuty, to robiła poprzednia rada gminy, czyli poprzedni radni z tej miejscowości, też osoby bardzo kompetentne i myślę, że szanowane. I wie pan, no wydaje mi się, że chce pan i jeszcze może jedna osoba coś stworzyć na siłę, coś nowego i tym się, że tak powiem, pochwalić w miejscowości, że samorząd źle działa. Nie, ja uważam, że wie pan, mienie komunalne zmienił komunalny. To ustawa narzuciła komunalizację tego, bo pewnie inaczej nie mogło być. Jest to mienie nas wszystkich, nie tylko wójta, nie radnego samochodem, ale nas wszystkich mieszkańców. I dobrze zarządzanie tym mieniem świadczy o tym, że są odpowiednie osoby na odpowiednim stanowisku. Nie można zwalać, bo jest pan też przedstawicielem rady, to mieszkańcy pana wybrali, że pan po prostu dobrze im służy. Chyba takie sytuacje są w każdej miejscowości. Pewnie najlepiej było, jakby wszystkie dzierżawy, wszystkie jakieś tam podatki wracały do tej miejscowości, ale czy by było najlepiej? No nie wiem, czy by miejscowość Świerchowa na tym wygrała. Pewnie wygrałaby Załęże, pewnie wygrałaby tam jakaś miejscowość, która ma dużo podatków, ale nie możemy zapominać, że nasz budżet z czegoś się składa. I panie poradny, pewnie wiecie, z czego się składa. Że na budżet to są wpływy z subwencji i są podatki. I wie pan, my nie mamy jakichś zakładów pracy tutaj, a proszę posłuchać panowie radni z Osieka. Przecież to decyzja była radnych i części mieszkańców Świerchowej, których radni pewnie, że tak powiem, tak ukierunkowali. Jak pan był zainteresowany wykupieniem gruntu, wybudowaniem jakiegoś zakładu pracy, gdzie dawało to miejsca pracy, podatki większe do budżetu gminy, to radni na zebraniu, pewnie pod pana dowództwem mogę śmiało powiedzieć, nie budujmy tego na terenie Świerchowej. Jak była kiedyś lata wstecz budowana stacja CPN, co było bardzo szkodliwe, czy co, to wtedy pana nie było tam jako przeciwnika tej złej inwestycji. To dzisiaj stoi, nie ma z tego podatku, nie ma nic. I to są właśnie takie błędy, które pan po prostu popełnisz. Wie pan, czemu pan nie powie, że stało sprzedanie mienie komunalne gminy Osiek-Jesielski na Świerchowej, że złożyliśmy zamówienie, że 10 czy 11 tysięcy macie przeznaczone teraz na zakup parkietu do domu ludowego, że to właśnie gmina, wie pan, można by powiedzieć, nie musiała tego zrobić, bo to są dochody gminy, no niestety, to są dochody gminy, ale dajemy, bo widzimy, że tam jest taka prośba mieszkańców i należy tam coś zrobić. Wie pan, to nie chodzi o 1000 zł czy 1800 zł, bo tak jak pan skarbnik przedstawił, wszystkie niestety, powiedzmy sobie tak, rachunki na terenach miejscowości są teraz większe. Tak jak w prywatnym domu, tak i z domów ludowych. Niestety za energię, za gazy. Musimy o tym powiedzieć, że za naszych czasów powstały wszystkie centralne ogrzewania, w większości zmodernizowane, w domach ludowych, w remizach OSP. Za to trzeba płacić. Niestety, pan skarbnik powiedział, macie dzierżawy 1800, a czasem te rachunki przewyższają te opłaty. Ale niestety myślę, że no nie możemy w ten sposób sobie zarzucać, że coś się na tej miejscowości robi, a na tej nie, że ta miejscowość ma, bo jeszcze państwo dzisiaj, pan sołtys Buchowy przyniósł tutaj pismo i no patrzę i nie dowierzam, co tu jest wypisane. Jakbym podał Świerchowy, to czy tak, to w Świerchowej było robione. Pan sołtys Buchowy wynalazł, że było dużo robione w Świerchowej, widzi pan? A pan tego nie wie. No nie można tak, szanowni państwo. Ja rozumiem jeszcze jedno pod uwagę. Skądś musimy brać te dopłaty dla miejscowości Czekaj, Świerchowa, Załęże, Osiem, do kanalizacji. Przecież wyście ustalili stawki, że dopłacamy tam 50% do kanalizacji, żeby nie kosztowała 10 zł, 1 metr sześcienny ścieków, tylko 5. To być może, że idzie z tej dzierżawy, panie sołtysie.
Ale to jest i tak wszystko mało. Dziękuję. Wcześniej chciałbym zabrać głos na Radę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja mam takie pytanie. Tutaj patrzę na inwestycje szkoły podstawowe. I tutaj im wydatki inwestycyjne 297 500 i wydatki inwestycyjne 52 500. Ja chciałem dopytać, jakie to szkoły i co to za inwestycje, proszę. Dofinansowanie do 350 tysięcy, łączna kwota jest u góry, sala gimnastyczna, budowa sali gimnastycznej, zabawki, kontynuacja tej sali gimnastycznej. To jest, do tej chwili to należy złączyć tą kwotę, która jest 350 tysięcy, planujemy w 2013 roku na zakończenie, nie jeszcze, to jest zakończenie w 2014 roku, na salę gimnastyczną zabawki. Czyli mam rozumieć, że samochód na studnie nie jest planowana. Znaczy nie jako zadanie inwestycyjne. Myślę, że studia będzie na remontu. Jeszcze jedno pytanie, chodzi mi o obiekty sportowe. Tutaj jest prawie 88 tysięcy złotych, z czego prawie 38 tysięcy to są wynagrodzenia pracowników i pochodne i 50 tysięcy to są wydatki majątkowe. Co to za wydatki majątkowe? No przypuszczam, że pan jako trener i zawodnik będzie zadowolony, bo to jest, myślę, że na przyjemność, na dokończenie budowy sali, budowy boiska w Samochlęce. Jako wkład do projektu, co z tego wyjdzie, czy faktycznie projekt, czy ta kwota będzie kwotą wkładem własnym, czy na przykład jako całkowity, ale to będzie na realizację, zakończenie częściowe stadionu Samochlęce. Nie ma tego napisane, więc dlatego chciałbym jak najbardziej odpowiadam, dlatego. Panie Radny, jak wszystko dobrze pójdzie, to będzie do projektu złożone. To będzie jako wkład własny. Dobrze, to ja się bardzo cieszę tylko. Druga sprawa, pan pytał o sposób wynagrodzenia dla pracowników, którzy są zatrudnieni w osieku na komplecie sportowym. Jest to jeden z elementów projektu, z tego konsekwencji wybudowania tych, ktoś to musi utrzymywać i to są zapewnienie, zagwarantowanie wynagrodzeń dla tych dwóch pracowników. Bardzo proszę może o aktywność innych radnych, jeszcze o zadanie głosu na temat prognozy finansowej na rok 2013 i na temat projektu budżetu na rok 2013. Bardzo proszę. Proszę radnego. Chciałem zapytać, co pan przyjmując, że te pieniądze, które wpływają z dzierżaw, to wszystko wpływa do jednego budżetu. Teraz z tego budżetu na rok 2013 chciałem zapytać pana wójta, czy jest szansa zrealizować poprawę odcinka drogi nad oczyszczalnią ścieków, aby może nie podwyższać nie wiadomo jak standardu, ale pozwolić na przejazd nią jako miejsce jedynej trasy dojazdu na dość znaczny obszar i do terenów rzeki, lub jak również jakie może inne inwestycje z budżetu gminy są przewidziane w roku 2013 na terenie tak zwanej Świerchowej. Dziękuję. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, nasuwa się pytanie tutaj, odpowiedź powiem wprost. Dzierżawy ze sklepu 1800, a drogę mamy zrobić za 60 tysięcy 300. Ale powiem tak zdecydowanie, że wie pan, zamierzaliśmy w tym roku szukać środków w budżecie już. Planowaliśmy, zgłosiliśmy zadania do dróg powodziowych, do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Zastanawialiśmy się nad tą drogą, nie dało się jej ująć, gdyż ona częściowo została wykonana, wie pan. I tutaj była ta bariera, ale o której żeśmy już widzieli od dawna. Wracając też parę lat, no
no można powiedzieć, że powstała ta droga do oczyszczalni, która służy, wiadomo, zakładowi komunalnemu, ale służy mieszkańcom Sierpowy, która kosztowała pewnie, nie wiem, 70 tysięcy złotych czy co. To nie było z dzierżawy, szanowni radni. To było z budżetu gminy, to były środki, w których jeszcze pewnie wkład własny trzeba było dać z budżetu gminy. Dlatego no, chciałbym, żeby to pod tym kątem było odbierane, że realizuje się pewne przedsięwzięcia, ale próbujemy to realizować z pozyskanych środków. Nie możemy sobie pozwolić, zresztą wszyscy wiemy, że budżet jest napięty nie tylko w Osieku, ale w każdym samorządzie i musimy patrzeć realnie na jego realizację. Jeżeli uda się nam jakieś środki pozyskać, być może z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, na których też już kładę nacisk, żeby tą Świerchowę ująć, bo to nie chodzi o to, że pan co sesję będzie wstawał i powtarzał o tej drodze, bo w Świerchowie jest więcej dróg. Tak a propos sobie przypomniałem, że ujęliśmy drogę do tak zwanego źródełka Świerchowej ze środków powodziowych. O tej drodze pan nie mówił, o tej drodze pan sołtys nie mówił, jeszcze nie wiedzieli. Sami żeśmy ją ujęli, przyszedł pracownik do mnie, ujęliśmy ją, bo wiem, że jest taka potrzeba. Także myślę, że jeżeli wszystko dobrze pójdzie, ja nie chcę, żeby to było odbierane, że to była znowu obiecanka wójta gdzieś tam przez to. Nie, nie jest obiecanka. Ja myślę, że jeżeli uda się nam pozyskać środki zewnętrzne, to zostanie zrealizowane jak najbardziej. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Są jeszcze jakieś pytania w związku z prognozą finansową na rok 2014? Na lata 2013-2020. Bardzo proszę, bo będę robił znaczy jeszcze odnośnie zadłużenia naszej gminy. Jeżeli można, bo tam na koniec 2013 roku w ostatniej tabelce przewidywane jest zadłużenie na kwotę 4 637 501 zł i 60 groszy. Czy mógłby pan skarbnik wytłumaczyć w stosunku do dzisiejszego zadłużenia gminy, jak to wygląda okres pobierania i okres wpłat tego, aby ta kwota wyszła? Wytłumaczyć mi się. Wydawało mi się, że to było tłumaczone już, że w 2013 roku będziemy ujęte w budżecie gminy po stronie przychodów, czy dochodów nawet, jest spłata tych 10% z funduszu spójności. Te 10%, które są zawieszone. No według naszych informacji, według tutaj pan na konwencie był wójtów, bodajże gdzieś też tam przewodniczący związku mówił, że te kwoty już powinny spłynąć. Na początku 2013 roku. W związku z czym ta kwota winna spłynąć, a tak jak no, tutaj wszyscy są zgodni, że należy ją jak najszybciej spłacić do tego. Druga sprawa, druga rata to jest rata 202 tysięcy do Funduszu Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. Czyli łącznie w 2013 roku spłacimy 2 119 293 zł. I te kwoty winny nam pomniejszyć do tej kwoty, która pan pytał. Jeżeli można to polemizować, bo nie być może się mylę, proszę wytłumaczyć, bo z trzeciego kwartału mamy zadłużenie według tego, co było wskazane do prognozowane 7 337 630,99. Panie Radny, to popatrzymy, proszę Pana. Pan no więc dobrze, dodaję, bo dobraliśmy. To jest z panem skarbnikiem, że to jest. Dlatego właśnie tu, no taka była na koniec trzeciego kwartału kwota za to, że 7 337, bo tak. Kwota długu jest 12. Ja mam końca 12 gdzieś pewnie te liczenia się są jeszcze. Bo
może go nie zaspokoić. Mamy tak, 4,6. Na koniec trzeciego kwartału nie tak ile się mniejsze będą, tylko 6 756 794 zł i 60 groszy. Nie wszystkie planowane kredyty zostały wykorzystane. I łączne zadłużenie na koniec 2012 roku 6 756 794 60. Ale jeżeli może to jest pole, to sprawdzić u siebie w tym, jeżeli jest to takie, pomyślałem, że tutaj będzie w tej tabelce, to powinno to być. Także jeżeli po tej specyfikacji według kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań jest kwota. Ale właśnie, dlaczego tam jest, to tam jest kwota łączna z kredytem krótkoterminowym, który zostanie, jakby zamknie się w roku 2012. Oprócz kredytu długoterminowego, który wchodzi w skład jest, my wykorzystujemy kredyt, tak zwany kredyt jakby w rachunku bieżącym, który na koniec roku winien być spłacony. I stąd tak, w kwartalnym sprawozdaniu są wykazane oba kredyty. I kredyt krótkoterminowy, i kredyt długoterminowy. I ten milion, ta różnica właśnie około miliona złotych jest związana z kredytem krótkoterminowym. To się właśnie dzieje. Dobrze, żeby pan powiedział, z jakiego dokumentu pan korzystał, to łatwiej to łatwiej wytłumaczyć. Dziękuję bardzo. Proszę. Ja mam jeszcze pytanie. Bardzo proszę, panie przewodniczący, Żakarabie. Ja mam pytanie takie, bo tak się zresztą robimy, oni mają częściowo rację, częściowo nie. Ale ile Sierchowa sprzedała dział? Czy były dochody z nich, czy nie? W tym roku. Były jakieś dochody? To było pytanie retoryczne. Tak, pytanie retoryczne. Bo to się wiąże z tym, co mam. To jest ważne pytanie. Ale skupmy się na tym. Bardzo ważne. Dla mnie jest bardzo ważne. Panie radny, ja ile osiek się na pokoju gazuje? Bardzo proszę, co poznamy w wolnym wiosku. Ile osiek dochodu pokazał, że myśmy wniósł do gminy. Czy są jeszcze jakieś związki z prognozą finansową i budżetem na 2014 rok? Jeśli nie ma, to poddaję uchwałę pod głosowanie, uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Osiek Jeziorski na lata 2013-2020. Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Widzę, że wyszła. Kolejnym punktem porządku obrad sprawy jest uchwała w sprawie przyjęcia budżetu gminy na rok 2013. Jeśli też nie ma pytań, podaję uchwałę budżetową pod głosowanie. To jest za przyjęciem budżetu na rok 2013. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Dziękuję bardzo. Czy są jakieś interpelacje? Przechodzimy do punktu wolne wnioski i zapytania. Tutaj może na samym początku tego regułu, jeśli zaraz pozwolicie. Do biura obsługi rady zostało skierowane pismo właśnie tego obecnego portalu internetowego za Łęczeką. Taką wskazówką, bo pewnie na forum wyszły potrzeby, jakie mieszkańcy zauważają w miejscowości Załęże. I tak proszę woli takiego wyjaśnienia, po przeprowadzonym forum jest kilka takich wydarzeń. Redaktor pan Marcin Han, który serdecznie witam, przedstawił do biura obsługi rady. Są to takie może bardziej wytyczne dla radnych z miejscowości.
Ponadto w miejscowości Zawęże brakuje małego placu pod dachem, w ciszym miejscu dla młodzieży, do ogniska, grille, spotkania, coś w rodzaju placu świerkowej. Osoba świerkowej tam taki jest. Brakuje śmieci koło ławy i może obok boiska sportowego. Brakuje koncertu na cmentarzu. Brakuje chodnika od kierunku Gębowca. A tam prędkości są ogromne, rozwijane części na godzinę. Brakuje dobrego boiska piłkarskiego, brak wieczorami wody w Zawężu, a szczególnie tutaj jest Zaleszek w listopadzie 2012. Przed wjazdem do wsi Zawężu sobie Dębowca brakuje znaku ograniczenia prędkości i potrzebny jest fotoradar. Trzeba wykonać konieczne rozwiązanie starego kościoła. Ponieważ pokrewka tych architektów, no częściowo tam pokrywają się z tym naszymi tutaj rozmawiamy, to mamy budżet na 2013, ale jeszcze kilka jest tak, żeby radni to nie spoczywali na laurach, jak to się do pracy dzieli, bo na pewno tych postulatów jest dość dużo. Prawie też przekazać tutaj wszystkim radnym chciałbym też przekazać tutaj kontakt do pana redaktora. Ja tylko proszę spokój. Ja tylko w krótkim woli to wyjaśnię, co do jeszcze takiego artykułu. Redakcja zwróciła się o kontakt do radnych naszej gminy, ze względu na to, że nie posiadamy telefonów służbowych. Ja nie wyraziłem zgody, aby, ponieważ nie mam takiej możliwości prawnej, nie wyraziłem zgody pani też, żeby udostępniła prywatne telefony, bądź też maile radnych. W związku z tym, proszę o złożenie takiego oświadczenia w Biurze Obsługi Rady o telefonach czy udostępniamy prywatny, jeśli ktoś chce, żeby był teraz udostępniony prywatny, adres mailowy ewentualnie o godzinach żeby w ciągu miesiąca. Jeśli taką deklarację będę miał, to bardzo chętnie to udostępnię na potrzeby tego portalu czy jakiegokolwiek innego. Aczkolwiek zrobiłem tylko w tyle wspomnę, że miałem tutaj z moimi dwoma kolegami radnymi z innych gmin, że podali telefony prywatne, zostały przekazane do dość takich portali niecenzuralnych, internetowych, musieli te telefony zmienić. Był to kłopot, bo to były telefony abonamentowe i w związku z tym ja nie wyraziłem zgody na opublikowanie waszych prywatnych telefonów. Kontrakt z radnymi, myślę, że każdy radny nawiązuje w taki czy inny sposób, to przez zebranie miejskie, czy jakiekolwiek inne zebranie, czy to jest spotkanie najprostsze ze swoimi wybrańcami. Ale żeby tutaj uświecić, proszę o oświadczenia co do publikacji naszych telefonów. Do pani Moniki, do Biura Obsługi Rady, ten co potem mógł już ewentualnie udostępnić. Co z mojej strony jeszcze w wolnych wnioskach? Ja tylko te duże chwilę aż teraz w wolnych wnioskach, a poproszę. Ja tylko powiem, szanowni państwo radni, panie przewodniczący, że dzisiaj nie ukrywam, pan tutaj z portalu zrobił ze mną wywiad i wszystkie te tutaj sugestie, które mieszkańcy też poddawali, zwłaszcza z miejscowości Zawęże, myślę, że staram się jak najlepiej po prostu wyjaśnić, wytłumaczyć. Nie będę do tego wracał, myślę, że pan redaktor to publikuje na stronie właśnie Zawęże, także będzie ogólnodostępny. Ale ja mam taką jedną, myślę, że na zakończenie miłą informację, zwłaszcza dla mieszkańców Samoklęsk, tutaj przedstawicieli Rady i pana przewodniczącego, że dzisiaj ten telefon, iż pamiętacie państwo, toczyła się sprawa w sądzie, nie jednym sądzie. Po prostu wróciła mi wiara w polskie sądownictwo, dokładnie. I oby jak na najdłużej. Po prostu sąd drugiej instancji, sąd okręgowy w Krośnie wydał postanowienie o wydaniu nieruchomości w Samoklęskach, czyli po SKR-ze, czyli CPN-u i tych budynków tych murowanych. Także bo tam są dwie sprawy, jedna się będzie jeszcze toczyła, złożyliśmy apelację o te duże dziady, ale sąd, że tak powiem, nieodwołalnie wydał takie postanowienie właśnie, że ten dotychczasowy, można powiedzieć, użytkownik nielegalny ma wydać tą nieruchomość gminie. Także myślę, że w najbliższym czasie tutaj radni z terenu miejscowości Samoklęski
zostaną bardziej o tym poinformowani i no, będziemy musieli pewnie jakieś zebranie miejskie zorganizować, co z tą działką i z tymi budynkami po prostu zrobić. Oczywiście tutaj taka sugestia nawet do radnego, że po prostu no, musimy pytać mieszkańców i pytamy. I po to właśnie są zebrania miejskie, aby nie było samowolki ze strony, można powiedzieć, urzędników, czy wójta, czy rządzących, tylko aby właśnie to szło w tym kierunku, w jakim sobie życzą mieszkańcy. Dlatego jest to bardzo fajna, miła informacja dla gminy, bo nie ukrywamy, że będą to dochody teraz, które będą przeznaczone do budżetu gminy, ale pewnie i w zdecydowanej większości będą wracać na tereny miejscowości samochodowe. Czy ja mogę, panie przewodniczący, życzenia, żeby już teraz nie stawać? Myślę, że wybiorę na zbór zjazdu po pierwsze. I tak pan przewodniczący jest ważniejszą osobą podczas sesji, także przyznaję. Kochani, ja ze swojej strony tutaj na ręce i pana przewodniczącego i was wszystkich chciałbym złożyć najlepsze życzenia noworoczne. Jesteśmy po okresie tym pięknym, może nawet dniowym. Składaliśmy sobie życzenia świąteczne. Bardzo dużo wam życzę zdrowia, optymizmu, wchodząc w ten nowy 2013 rok. Oby w waszych rodzinach była tylko radość i oby ten rok był lepszy pod względem, jeszcze lepszy pod względem inwestycji w poszczególne miejscowości. Tego wam wszystkim życzę. Dziękuję. Na ręce pana wójta, pani sekretarz, pana skarbnika, pani Moniki również, wszystkich radnych, chciałbym wyrazić serdeczniejsze życzenia noworoczne. Wszystkie pomyślności w tym nowym roku, chociaż taka niefortunna liczba, ale myślę, że będzie bardzo szczęśliwy rok. Wszystkie pomyślności, zdrowia przede wszystkim, spełnienia wszystkich marzeń, zrealizowania tych przedsięwzięć, które jeszcze nie zostały zrealizowane, owocnej pracy i wszystkiego, co dla to najważniejsze, że mam z całego serca. Zapraszam wszystkich, żeby mi wspomnieć pana wójta, tak już poza protokołem. Zapraszam wszystkich, żeby wspomnieć pana wójta na symboliczną lampę szampana. Proszę o resztę zostawienia. Na tym kończę. 28. sesję Rozwoju Gminy. Dziękuję wszystkim za przyjęcie. Dziękuję bardzo.